Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień. No i pierwsze co wstałam, to sprawdzam, czy nie było przymrozku. No, na termometrze jest 1 stopień. Na łące niby nie widać szronu. Niby nie widać, że ta roślinność jest zmarznięta. Jeden pies, zobaczcie, tarza się po balocie. A drugi pasie się. To podobno na deszcz. W szklarni załączałam dzisiaj dwie butle. Już tutaj sprawdziłam. Jedna butla mi się skończyła, druga jeszcze się świeciła, ale na termometrze mam 10 stopni. Także tutaj nie jest źle. Tutaj się nic nie zadziało, ale w folii mam ogórki posiane, żeśmy też wczoraj z Edziem na noc poprzykrywali, żeby nam czasem nie zmarzły, bo one bardzo ładnie już powschodziły. Ogórki są na wierzchu, no i szkoda by było, żeby zmarzły. Też nie widać, żeby tutaj coś się stało, ale przymrozek był, bo te kropelki, które tutaj są zebrane na dachu folii, ścięły się. Zobaczcie, normalnie lód. Czyli tutaj górą musiało być na minusie. Być może tylko górą było, może dołem też. No dołem nie widać, bo nie ma żadnego szronu. Ale górą był. Kapustne wschodzą. Drzewka jeszcze nie widać, żeby omarzły. To dopiero będzie widać, jak wyjdzie słońce. Jak słońce wszystko okryje, to będziemy widzieć, czy tutaj to omarzło. Jedziemy na ogród i tak tutaj na łące pod lasem patrzymy i mówię, ty bydło. Wy czyje to bydło chodzi po łąkach tutaj? A to łanie. Nie wiem, nie mam lornetki i z daleka nie widzę, czy tam są też byki, czy tylko same łanie, ale ile ich tam, Edziu, jest? 2, 4, 5, 6, 8 chyba. Ale widok. A przed chwilką żeśmy rozmawiali, że tutaj już saryn nie ma, jeleni jakoś tak nie widać, bo wilki wypuszyły. A tu proszę, jaka niespodzianka. Jakby je tam zajechał od drugiej strony. Saryn nie widać. Saryn nie widać. Poszły tam do lasu. Też jeszcze raz witam z pola. Łanie poleciały tam i takie dosyć wypłoszone były, bo nagrałam je z odległości około pół kilometra i jak tylko zobaczyły samochód, od razu choda, dyla do lasu. Tutaj prawdopodobnie no, wilki je poprzepłaszały. Z jednej strony dobrze, bo trzymają się z dala od naszego ogrodu. Nie niszczą nam tutaj. Dobra, to ja idę tam. Idź rób. Dzisiaj chcemy tutaj już wysadzić, bo urobił pole. Dało się tutaj wjechać w ten kawałek i chcemy... Z której strony robimy? Tu, tamtej. Wiesz co, no z której ci lepiej jest, ale chodzi ci czy od tej, tak? Tak. Wszystko jedno, może od tamtej. To weź od tamtej. No i tak chcemy dzisiaj wysiać w końcu pietruszkę. Ona powinna być już wysiana styczeń, luty, bo wtedy ma czas napić się, napęcznieć. Pietruszka bardzo długo wschodzi, bo nawet do 5-6 tygodni potrafi nie wschodzić, a tak ona te miesiące zimne przeleży sobie w ziemi, ziarko pęcznieje i jak ziemia zostanie ogrzana, tak powyżej tygodnia przychodzą temperatury około 10, powyżej 10 stopni, pietruszka bardzo ładnie wschodzi. Wschody są piękne, a jeżeli ją wysiejemy końcem kwietnia, maj, no to przychodzą już później, tak jak ostatnio, lata suche i niestety ta pietruszka nie wschodzi. Ludzie później narzekają, ale to jest wina tego, że ona nie miała czasu spęcznieć. No i wysiejemy pietruszkę w końcu, podkreślam to drugi raz, pasternak i cebula wolska. Zobaczcie, jak ona już szczypior popuszczała. Powyłaził szczypior, mogłam sobie śmiało ciąć już do serka. No i teraz ją chcemy też wysadzić, bo powinna być ona
tak wysadzona już przynajmniej ze 2 tygodnie temu. No ale mokro było. I zaczynamy od cebuli. Cebulę jest dobrze zaprawić. Można zaprawiać w mączce bazaltowej. Można zaprawiać w popiele. Nie będę zaprawiać cebuli tutaj dzisiaj z tego względu, że musiałabym ją moczyć. Jest dosyć zimno. Teraz jest godzina 9:30 i mamy 5 stopni. I gdyby ona była tutaj zaprawiona, byłaby mokra. Marzłabym w ręce. Zaraz choroba by się mogła przyczepić. I zrobiłam trochę inaczej. Tutaj, jak już Edziu zaorał, przygotował mi tą ziemię, to wysypałam na wierzch mączkę bazaltową i popiół. Do tego przelałam trochę humusem i tak delikatnie mi tutaj to zruszył kultywatorem, żeby to było pod wierzchem i w to będę sadzić cebulę. Nie do końca jest to najlepsza metoda, ale tutaj mówię, no nie chcę marznąć w ręce, bo i tak mi jest zimno. Dobrze idzie? Dobrze, dobrze idzie. No, dobrze idzie. Chyba dotąd, nie? Najgorzej tutaj było zacząć te pierwsze rządki. Znacznik rozstawiliśmy sobie tutaj na taką szerokość. Dosyć szeroko to jest, tak jak czosnek, z tego względu, że tutaj będzie to obrabiane ciągnikiem, taki jest plan. No i uwzględniliśmy szerokość tylnego koła. Szerokość koła jest powiedzmy taka. No i tu musi być jeszcze ten dystans między rządkiem a rządkiem, żeby nie było tak, że pojedzie którymś kołem później po cebuli. No i tak w pierwszej kolejności zrobiliśmy tutaj sobie linię. I teraz Edziu puszkiem robi głębszy rowek, żeby można było cebulę wrzucać, wsadzać, sadzić. Tu, to jest, no. Nie wzięliśmy sobie sznurka i najgorzej było odznaczyć nam tutaj pierwszą parę rządków. Edziu stał na jednym końcu pola i mnie nawigował trochę w lewo, trochę w prawo. I jakoś wyszło. Chyba nie najgorzej. To się okaże, jak cebulka wzejdzie i będzie takie, jakby kurczę węża tropił. Ale zimno. Ptaszki umilają nam tutaj dzisiaj dzionek. Pięknie śpiewają. Jeszcze mogłoby słonko przyświecać tutaj naszej idei posadzenia cebuli. No i teraz cebulę będę sadzić. Zawsze sadziłam, wtykałam do ziemi. Dokładnie o tak. Wtykałam, ale ktoś mi powiedział, że cebulę normalnie można rzucać. Sprawdziłam i faktycznie nie ma żadnej różnicy. Ona puści potem kiełek i wykształtuje się normalnie główka cebuli. Także połowa roboty odchodzi. I tutaj teraz głębokość, no będę sadziła tak, żeby ona była tych ze 3-4 cm pod powierzchnią ziemi. Nie tak jak zimową cebulę, bo tutaj już nie ma potrzeby takiego głębszego sadzenia. Jeszcze mi jedna ucieka. Dokąd? Zaraz pójdziesz do ziemi. Tak się rwie, że już z rąk wylatuje. No i odstęp cebuli od cebuli. No gdzieś tak powiedzmy przynajmniej tych 7 do 10 cm, bo ona porośnie duża. Także tutaj no na oko. Nie będę z linijką leciała. Mamy do wysadzenia chyba 10 kilo. Już nie pamiętam ile kupiłam. To tak dawno było. Tyle lat po wojnie, a ja do was frontem. Będę szła przodem.
w tył, jak rak. Chmury się troszeczkę tutaj porozdzierały. Wyszło błękitne niebo i zobaczcie, jak to niebo teraz pięknie wygląda, jak te obłoczki, jak takie baranki na łące płyną sobie, barany. Tak, no mogą być i barany, ale wygląda to naprawdę spektakularnie, pięknie. Skończyliśmy pracę i właśnie wyszło słońce. Tak jakby, kurczę, nie mogło trochę prędzej, żeby było cieplej. W ręce zmarzłam, w nogi zmarzłam. Aj. Z nosa cieknie. Ugryz mnie. Co cię ugryzło? Bo rękę w kieszeni trzymiałam. Idź ty. Już nie powiem co. Jak zwykle się rozkojarzyłam. Daj tu nosa. Posadziliśmy cebuli dosyć sporo. I zastanawiamy się, czy nie dokupić jeszcze ze 2 kilo. Jeszcze ze 2 kilo nie dosadzić. Jedziemy na kawę, to przemyślimy. O, ktoś tam bardzo szybko pruje. W pierwszej chwili myślałam, że to nasi, ale nasz stoi. Nasz Jimmy stoi. A tu chyba jedzie drugi Jimmy. Jimmy. Coś inne. Do nas czy nie do nas? Się rozłączę, bo nie wiem, czy to do nas. Nie do nas. Pojechał sobie dalej. W las, w łąki. Zobaczcie, jaki piękny starzec. Delikatny, skromniutki, ale jakże piękny. I jak one rosną w takim dosyć dużym skupisku, to wyglądają bardzo ładnie z daleka. Zdaje się, że to mniszki kwitną na łące, ale to jest całkowicie inna roślinka. System korzeniowy, wiązkowy. Bardzo ładnie wygląda w bukietach w domu, jak się postawi na stole, ale też było to cenne zioło w medycynie ludowej wszystkich krajów. Była ona, ta roślina, używana jako taki środek przeciwzapalny, rozkurczowy i przeciwbólowy, a zwłaszcza stosowany był przez kobiety przy silnych bólach menstruacyjnych. Dzisiaj chyba starzec już nie jest wykorzystywany jako ziele lecznicze, nawet nie wiem, powiem Wam szczerze, ale takie właściwości właśnie też miał. I tych starców tutaj jest dosyć dużo. Jest to roślina taka, no, chyba wszędobylska, bo tutaj widzę, że ona rośnie i na suchych łąkach, i na tych takich mokrzejszych. Pachnie delikatnie, tak jak, ja wiem, do czego to porównać, no pachnie w każdym razie. A dzisiaj już jest uznawana jako trująca i ogólnie jej się nie pozyskuje, ale kiedyś była pozyskiwana. Ładna roślinka, powędruje do bukietu, ale skoro siedzi mamusia, to dostanie mamusia. Kwiatuszki. Proszę. Proszę. Trujące to dla mamusi, tak? Nie jest, ale pachnące. Pachnące. Ty lubisz kwiatuszki? I lubię bardzo. To będziesz miała kwiatuszka. Kwiatuszku. O, szczochrana, idzie. Dopiero tyle, co skończyłam. Pa, całą taczkę naplewiłam. No widzę właśnie, aż że naplewiłam. Aż plecy już tak nie zabolały, że już... Ojej, już, a ja mam bąbelki na ręku. O. Mam bąbelki. No. Siadłam na chwilę, bo już nie daję rady. No, przyjechaliśmy z pola, idziemy wypić kawę. No. Słoneczko piękne świeci, a za chwilę będzie tam nas znowu suszyć. Tak. Ale wypijemy kawę i jedziemy z powrotem siać kolejne warzywa. Także streszczamy się. A kto robi kawę? Ja czy ty? Chyba odpowiedź sama się nasuwa. Ja! Ja! Trzymajcie się, kochani. Idę robić kawę. Do następnego.